Witajcie w kolejnym odcinku pod tytułem Jak się robi ze mną sesję. Tym razem transmisja jest przez YouTube'a. Może będzie troszeczkę lepsza jakość obrazu. Słuchajcie, jestem nad morzem, czego jeszcze nie widać, bo na razie idę przez las. Dokładnie za to, korzenie, Zatoka Puczka. Piękne rejony, oczywiście Zatoka znana nie z tych takich typowych Puczk, Rewa. W Rewie będziemy kończyli sesję, ale to za chwilę. Czekam na parę, za półtorej godziny mniej więcej mają być. Ja już przejechałem dzisiaj prawie 150 km w poszukiwaniu fajnego miejsca właśnie wzdłuż całej Zatoki. I oto trafiłem gdzieś. Nie wiem dokładnie, co to jest za miejscowość, ale słuchajcie, jest przepięknie. Malutka plaża, trochę porośnięta, trochę kamiasta. Jakieś tam w tle, widzicie, nie wiem, co to jest, chyba dzika róża. Tak bynajmniej wygląda, nie znam się na roślinności, wybaczcie mi to. To już jest czwarta lokalizacja, którą tak naprawdę zaliczam dzisiaj. W poszukiwaniu fajnych miejsc znalazłem dwie, które na pewno wykorzystam dzisiaj z parą. Mam nadzieję, że będzie im się chciało kawałek przejechać. To jest na pewno jedna z nich. O, słoneczko troszeczkę wyszło zza chmur. Dzisiaj mamy... O, właśnie tak to wygląda. Przepięknie. Tam w tle widzicie, jest taka przerwa między drzewami, jest pole. Mam ochotę tam podjechać, bo mam nadzieję, że uda mi się tam wstawić parę i zrobić parę ujęć z drona, ponieważ jest to taka fajna przestrzeń między drzewami, gdzie przepięknie będzie widać zatokę z góry. Jeszcze jest na takim małym klifie. Mam nadzieję, że uda się tam dojechać. Nie ukrywam, że polne drogi mi nie sprzyjają, bo na poprzedniej sesji na tej z końmi, tak, urwałem sobie tłumik, urwałem sobie klakson na dzień dobry, a dwa dni później, dokładnie wczoraj, okazało się, że urwałem właśnie tłumik w samochodzie i moja podróż nad morze kończyła się niespodziewanym postojem u pana spawacza, który mi dospawał tam parę elementów. Słuchajcie, przepięknie, ładne drzewka. Ciekawe, jak tu będzie o 17. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i będzie ładnie. O, teraz jest pięknie. Kurczę, szkoda, że ich teraz nie ma. Zobaczcie na to, zobaczcie na tą grę cieni słoneczka. Pięknie jest. O 16.30 w sumie powinno być podobnie, chyba że będzie większa ilość chmur. O, leci jakiś helikopter. No, to by było chyba na tyle. Następny odcinek nagram Wam za mniej więcej pół godziny, jak dojadę w to pole i postaram się Wam pokazać, co można fajnego wydziergać z takiej niby na pierwszy rzut oka beznadziejnej miejscówki.